opinie to nie dane o rynku. Yoda to jest coś, co na przykład Musk robił na samym początku z Teslą. Cześć, jest piątek i to jest 29 odcinek vloga. Dzisiaj zabieram się od rana za sprzątanie, bo dużo rzeczy się nagromadziło. Mam jeszcze dużo pomysłów o tym, co do tego, jak zmienić ofertę dla kursu Slow Life. No i mam jeszcze jedno spotkanie dzisiaj w sprawie sprzątania Babiej Góry o 13, więc pewnie gdzieś się jeszcze przejdziemy na spacerek po drodze. Dzisiaj kolega dał mi znać, że sprawdzał jedną aplikację, opisał, jak miałaby wyglądać, wrzucił na Reddit i dostał dużo lajków i informacji, że nawet pomimo tego, że konkurencja działa, to warto zrobić taką aplikację. No i tutaj mi się od razu wywiesza czerwona flaga, bo taki czerwony alert, bo opinie, a było ich tam wiele, jak czytałem ten wątek, opinie to nie dane o rynku. I tutaj warto zwrócić na to uwagę, że tamte osoby zwracały uwagę na to, jaka jest konkurencja już, że one używają, na przykład w ogóle nie używają takiej aplikacji, tylko używają jakichś darmowych narzędzi samodzielnie stworzonych, typu Excel, typu jakiś notatnik i tak dalej. No i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to są opinie. Opinie to nie dane, czyli nie mówią o tym, czy ktokolwiek będzie chciał to rozwiązanie kupić od ciebie. A tutaj w tle, proszę, wczoraj przyszedł w końcu boom arm. No i już nie będę musiał biurka zaśmiecać. Będę miał lepszy dźwięk w podcastach. Cieszę się, poprzedni boom arm mi się ułamał, jak go tam próbowałem, dokręcałem, jakaś taka była też Mozosa, ale ten jest jakiś model wyższy i ma trochę lepszy ten uchwyt. Tutaj, taki proszę, od spodu, wygląda nieźle. Yoda to skrót od Your Own Data, coś co, o czym mówi Alberto Savoia, Your Own Data, czyli twoje własne dane. To jest coś, czego potrzebujemy, żeby sprawdzić, czy pomysł na biznes ma sens, czy jest wystarczająco atrakcyjny dla klientów. I o co z tym chodzi? Potrzebujemy sprawdzić, czy użytkownicy, klienci będą chcieli to kupić, to znaczy nie powiedzą swojej opinii, że tak, świetny pomysł, albo nie, to jest w ogóle do bani. Potrzebujemy, żeby wyciągnęli swój portfel i dali nam pieniądze. To jest coś, co na przykład Musk robił na samym początku z Teslą, to znaczy zanim miał produkt, to wpakował do Roadstera silnik elektryczny, dał się przejechać paru osobom, no i zapytał ich, czy chcieliby kupić. Jeśli tak, no to w takim razie wyciągnijcie tutaj mi książeczkę czekową i wpłaćcie mi $5000 i będziecie na liście oczekujących. Jeśli wpłacicie, no to wtedy my zaczniemy to w ogóle budować. I w ten sposób zgromadził dane, które pozwoliły mu faktycznie przekonać się, że to ma sens. Ale nie wszystkie dane są odpowiednie, to znaczy dane innych osób wcale nie muszą być wartościowe dla nas, wcale nie muszą powiedzieć nam, czy dać nam takiego przekonania, że to będzie dobry pomysł zrobiony dla nas. Dlaczego więc warto korzystać ze swoich własnych danych, a nie z cudzych danych? No bo ktoś może mieć jakiś sekretny składnik, jakąś strategię, tak jak na przykład linie lotnicze miały, te tanie linie lotnicze na początku zrobiły zupełnie inną strategię, czyli poruszały się na przykład tylko po określonych lokalizacjach i wyrzuciły wszystko, co generowało koszty, na przykład posiłki w trakcie lotu, i inne linie lotnicze próbowały tej samej strategii, ale nie do końca im się to udawało. Robili to trochę inaczej, może nie wyrzucili wszystkich kosztów, może próbowali więcej linii lotniczych, więcej kierunków obskoczyć i tak dalej, i to im się nie udało. Podobnie na przykład Google'owi udało się, osiągnęli sukces z systemem operacyjnym Android, podczas gdy Microsoft też wypuścił swój system i im się nie udało. Pomimo tego, że przecież rynek był, ludzie kupowali i tak dalej, no ale jednak kolejna firma, tam chyba Amazon na przykład, ze swoim telefonem nie wystartował.
albo wystartowały i szybko zaorali ten produkt. I takich pomysłów na rynku jest bardzo mnóstwo, jak piszecie Google Graveyard albo Google nieudane pomysły, czy Facebook, czy Amazon i tak dalej, no to tych pomysłów będzie całe mnóstwo. Więc potrzebujemy zgromadzić nasze własne dane. I jakie to mogą być dane? Alberto Savoia przekonuje, że jeśli ty masz się zaangażować w tworzenie produktu, to klienci muszą się też zaangażować w stworzenie tego produktu. To znaczy, muszą albo dać ci swój e-mail lub telefon pod warunkiem, że wiedzą, że będziesz się kontaktować z nimi w sprawie update'u produktu, czy demonstracji, czy sprzedaży produktu i tak dalej. Albo są zaangażowani czasowo, to znaczy dają ci swój czas, żebyś mógł zademonstrować swój produkt, pokazać, o czym będzie i tak dalej. Albo dają ci jakiś tam depozyt, czy jakąś zaliczkę na ten produkt, na stworzenie tego produktu, lub pełną kwotę, żeby mogli kupić pierwszy produkt, kiedy będzie tylko dostępny. I to jest zaangażowanie, to znaczy właśnie wtedy, kiedy coś dają od siebie, coś, co jest dla nich wartościowe, to wtedy widać, że oni naprawdę chcą tego produktu. Ale kiedy dają ci opinię, że to zadziała, albo to nie zadziała, albo dają ci lajki, no to nie ma takiego znaczenia, no bo może im się podobać, mogą chcą cię zachęcić, albo właśnie stwierdzić, że to nie jest dobre, nie uda się i w ogóle głupi pomysł, i to dalej są opinie. Więc chcemy zgromadzić nasze własne dane z rynku. Jakie powinny być dane, które gromadzisz? Przede wszystkim dla twojego pomysłu, na twoim rynku lokalnym, z pierwszej ręki, rzetelnie przeprowadzone, świeże, czyli ostatnio zgromadzone, no i tam, gdzie użytkownicy, klienci faktycznie to, co Alberto Savoia nazywa skin in the game, czyli takie no, faktycznie zaangażowanie, że właśnie dają ci swój czas, pieniądze i to ma wtedy faktycznie znaczenie, to są poparte takim właśnie zaangażowaniem te dane. A co do danych jeszcze, Alberto Savoia właśnie w książce sobie przekartkowałem przed momentem, podaje przykład, że Nielsen Research, firma, która zajmuje się badaniami na potrzeby marketingu, oszacowała, że mniej więcej 80% produktów na rynku upada. Przeanalizowali kilkadziesiąt tysięcy, czy co roku analizują kilkadziesiąt tysięcy różnych produktów, no i takie mniej więcej liczby właśnie im wychodzą, czyli większość produktów na rynku upada i tak jak Alberto Savoia właśnie przekonuje, nawet jeśli zostały świetnie przeprowadzone, bardzo profesjonalnie, perfekcyjnie i tak dalej, jeśli to nie jest właściwe to, nie jest to właściwy produkt, to nawet jeśli został dobrze zrobiony, to po prostu padnie na tym rynku. A propos zbierania swoich własnych danych, no to prowadzę właśnie kampanię na kurs Slow Life, Zwolnij Tempo, i tam teraz prowadzę kampanię na Facebooku i po już no, chyba tygodniu zbierania tych danych wydałem tam 200 ponad złotych, zapisało się 6 osób, więc stosunkowo duży koszt konwersji. No i teraz wczoraj zmieniłem stronę sprzedażową. Jeszcze dzisiaj będę robił kolejną iterację, bo mam kolejne pomysły, jak zrobić to bardziej ogólnie, opisać to bardziej dla osób, które pracują na przykład na etacie. Napisałem to z perspektywy twórcy, z perspektywy własnego biznesu. No, chciałbym, żeby to było też wartościowe dla osób, które no, nie myślą o własnym biznesie, natomiast chcieliby poczuć więcej czasu dla siebie, więcej przestrzeni, więcej swobody, więcej uważności, bardziej cieszyć się życiem tu i teraz, ale dalej pracować na etacie tak, jak pracowali. Więc to jest taka koncepcja, żeby troszkę przerobić tę stronę sprzedażową. No a druga rzecz, no to przerobić całą kampanię reklamową, czyli wszystkie te reklamy inaczej napisać, inaczej skonstruować. Więc to jest rzecz, którą będę chciał zrobić, no nie wiem czy dzisiaj, bo dzisiaj to jeszcze mam jedno spotkanie i może mi braknąć czasu, ale pewnie poniedziałek, wtorek będę chciał przerobić te wszystkie kampanie i zrobić kolejną iterację kampanii, tego testu, tego eksperymentu, no i pewnie znowu jakieś 200-300 zł wydać na reklamę i zobaczyć, co się wydarzy. Popracowałem trochę, teraz jedziemy do Babiegórskiego Parku Narodowego podgadać o akcji sprzątania Babiej Góry. O, dziczki znowu. Ja już po spotkaniu
półtorej godziny. Trochę się tam nasiedzieliśmy, pogadaliśmy, ale było dosyć konkretnie i ustaliliśmy trochę szczegółów. Dobrze jest sobie wyjść do lasu. Często o tym zapominam, ale jak już wyjdę, to jest naprawdę spoko. Widzę, jak się las zmienia, jak wszystko wystrzeliło w górę. Nowe kwiatki, nowe liście, coraz gęściej, coraz mniej widać przez ten las. Jutro dość lepki, więc spodziewam się, że w każdej chwili może lunąć. Podsumowując spotkanie, park przyjmuje nas oczywiście z otwartymi ramionami i chętnie skorzystają z naszej pomocy, dlatego że sobie po prostu z tym nie radzą. Tych śmieci jest tak dużo, że wcale im się nie dziwię. Kilka statystyk podali. Jedną, którą zapamiętałem, to 100 tysięcy litrów śmieci rocznie wywożonych, 15 tysięcy turystów tygodniowo. No jest z czego te śmieci generować. No i teraz była akcja, bardzo niedawno, 350 osób wywiozło też ileś tam śmieci. No i parę dni później pracownicy parku kolejne worki wynosili. Także skala jest, jest co robić. 100 tysięcy litrów to jest, jak policzyłem, ponad 30 litrów, znaczy 30 worków 60-litrowych tygodniowo. Ja podejrzewam, że z 80% ludzi to wychodzi jednak w weekend, jak nie więcej, w zależności od sezonu, więc pewnie większość z tego to jest jednak w sobotę i niedzielę, a to przypada kilkanaście worków dziennie. Tu też się będę musiał przejść z workiem w końcu. W każdym razie skala jest ogromna, także pamiętaj i powtarzaj też, proszę innym, że jak wychodzą z czymś do góry, z napojem, z batonikiem, to żeby zabrali po prostu te śmieci ze sobą na dół. Bo na terenie nie ma koszy, nie ma kto tego wywozić. Potem zwierzęta się do tego dobierają, wywlekają to wszystko. Także i tak samo jak wstajesz z jakiegoś miejsca, to też sprawdź, czy czegoś nie zostawiłeś, nie zostawiłaś za sobą. No czasami, wiadomo, komuś po prostu wypadnie z kieszeni i to się zdarza nawet tym, którzy regularnie te śmieci zbierają sami. Także z tym Cię zostawiam już na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia, cześć!